Cześć, witajcie, jestem Daniel. Witajcie, jestem Dawid. Witajcie na kanale Nowa Mowa serii After Nine. Tak, po dziewiątej. No i właśnie pytanie jest, Daniel, jak to zrobić? Czy nagradzać dzieci za trening nowej mowy, za to, że ćwiczą? Mhm. Moim zdaniem oczywiście tak, warto nagradzać w ogóle za wszystko dzieci, cokolwiek robią dobrego, co im wychodzi, nawet te najmniejsze sukcesy, już warto je podkreślać, wyszło ci świetnie, wspaniale, jesteś dobry. Ale teraz mamy dwa rodzaje nagród. Dwa rodzaje nagród. Są nagrody te materialne właśnie, gdzie kupuje się dziecku różne prezenty, różne lizaczki, słodkości i tak dalej, różne zabawki. Lego i tak dalej, teraz laptopa. Laptopa nawet, tablety, czy gry, czy nawet klucze do PaySafe Card o różnych wartościach. Przydatne. Coraz częściej się to zdarza oczywiście. To są wszystko nagrody materialne, ale jest jeszcze druga cała pula nagród, nagrody emocjonalne. Mhm. Czym są nagrody emocjonalne? Czyli pochwały, tak. Czyli docenienie sukcesu, dokładnie. Pochwalenie się przy znajomych. Mhm. O, to mój syn, moja córka, zobaczcie, ona ćwiczy. Dokładnie. Ego rośnie. Właśnie, ego rośnie. To niesamowicie wzmacnia dzieci, tak. Psychikę. Każdego człowieka, w każdym wieku, co jest najciekawsze, nie tylko dzieci, tylko w każdym wieku pochwała działa na każdego dobrze. Szczególnie od osoby, od autorytetu jakiegoś, od osoby, która od rodzica, no to wiadomo, jak najbardziej. Tak. I teraz zobaczcie, jak to wpływa na całe życie, takie chwalenie dzieci. I dzisiaj właśnie się skupimy na tych nagrodach emocjonalnych głównie, bo to one budują w dzieciach pewność siebie, taką wartość wewnętrzną, że ja mogę coś robić, osiągać, bo dużo rzeczy mi wychodzi. Jestem dobry. No, ale obserwujemy niestety, że one tyle kosztują. Te nagrody emocjonalne. Zobacz, właśnie. Jak one dużo kosztują rodziców, żeby powiedzieć o dziecku dobre słowo. Okazuje się, że bardziej kosztują, więcej kosztują niż te materiały. Tak. I rodzice już trzy razy bardziej kupują nowego iPhone'a szybciej. Wolą kupić prezent. Powiedzieć, ale ty dzisiaj pięknie, świetnie ćwiczyłeś, jesteś kochany w ogóle. Tak. Nie. Łatwiej. Który telefon ten? No i teraz... Dobrze, ćwiczysz, masz prezent. Masz prezent. No, oczywiście, no dzieci bardzo lubią prezenty materialne i można wiele rzeczy załatwić tym prezentem materialnym i chwilowo wzbudzić bardzo wielką motywację. Właściwie można przekupić nawet najtrudniejsze rzeczy do zrobienia odpowiednią, dobrze dobraną nagrodą. Laptopem, tabletem, zwierzątkiem, jednak, psem. Tak, bo jednak ta motywacja materialna jest bardzo silna. Bardzo. I tak jednorazową może być nawet silniejsza niż ta emocjonalna. Tak. No bo co, że dziecko się powie, jesteś super, bardzo ładnie. A jak dziecko się dowie, że dostanie laptopa nowego, jak zrobi to i to i to. Tak. Wow. I czasami to może i jest przydatne, jeśli oczywiście. Jest to poparte późniejszymi nagrodami emocjonalnymi. No właśnie, bo samo nagradzanie materialne jest niestety słabe, za mało. Tak. I uczy dziecka, że właściwie wszystko robi za coś. Zawsze. Prawda? Że na przykład coś zrobisz, coś dostaniesz, jak coś zrobisz. Czyli wszystko jest coś za coś. Skosisz trawę. Nie ma takiej empatii w tym, takiego uczucia właśnie, tych emocji przyjemnych, pozytywnych. I teraz zdarzają się przypadki, no u starszych dzieci i kursantów, gdzie nawet rodzic ma ochotę płacić dziecku za codzienny trening jego nowej mowy. Tak, są takie sytuacje. Jeśli wytrwasz, to ci zapłacimy. Dziecko, dobrze, okej, już poświęcę się, ale mam na przykład stówkę. I okej, no i ma tą stówkę i teraz jak myślicie, no co się stanie, jak się skończy kurs? Bardzo często nic się nie dzieje właśnie. Nic się nie dzieje, a wręcz dzieje się tak, że dziecko specjalnie będzie używało starej mowy i się jąkało i blokowało, żeby znów powtórzyć kurs. Przecież zarobiło, nie? Dzieci są na tyle sprytne i potrafią wyhandlować od razu pewną reakcję. Dokładnie. I również taką nagrodą emocjonalną jest bliskość rodzica. Jak się interesuje nawet treningiem nowej mowy. Jak pyta, jak uczestniczy w zajęciach. To jest właśnie tak potrzebne i tak ważne dla dziecka, że czuje cały czas to oparcie i to bezpieczeństwo. Ja jestem przy tobie. To obecność właśnie rodzica. Szczególnie u młodszych kursantów, prawda? Widzimy to. Obserwujemy to. Ważne. Tak. I obserwujemy to na przykład w rodzinach, gdzie
No niestety, rodzice są bardzo zapracowani, nawet często ich nie ma w domu, pracują w delegacjach, za granicami, wychowują nianie dzieci. I dzieci tego kontaktu z rodzicem mają bardzo mało w ciągu roku. To są zaledwie kilkanaście godzin policzyć na palcach. Mm-hmm. Tak. I teraz dochodzi do sytuacji, no na kursie nowej mowy trzeba być z rodzicem i to dziecko, jak ono się cieszy. I ćwiczy oczywiście wszystko, żeby tata, mama byli z nim, doceniali go. No i jest taka sytuacja też świetna, że to wszystko fajnie idzie. Zbliża się koniec kursu, dziecko już wie, że ojciec, mama ma znów wyjechać na kilka tygodni w delegację i specjalnie nie chce trenować nowej mowy, nie chce używać, bo chce przedłużyć ten czas kursu jak najdalej, żeby on trwał najlepiej cały rok. Bo to był dla niego tak przyjemny czas, tak wartościowy. Tak, bo zostało właśnie nagrodzone i tą nagrodą taką właściwie jednorazową, tygodnia. To jest tak z materialnymi, no jest ten laptop, trochę się pobawi, no ale on nie cieszy zbyt długo. Właśnie, to jest ta zasadnicza różnica, którą tu właśnie dzisiaj chcemy przytoczyć o tych nagrodach, czyli nagrody emocjonalne i materialne. Te materialne działają przeważnie tylko na chwilę. Są tylko pstryknięcia w naszym życiu, w całym okresie życia, a te emocjonalne są, potem się odbijają pozytywnie na całą naszą przyszłość. Na całą przyszłość. Szczególnie jak się te nagrody daje dzieciom, właśnie tym młodym. Mają po 6, 8, 10 lat, dzieci 15, to jednak no, ma to wielki wpływ na całą przyszłość, na psychikę. Ja się podzielę swoim doświadczeniem, jak ja nagradzam dzieci. Na przykład, jeśli chcą coś kupić do jedzenia, czy gdzieś nad morzem, czy gdzieś wjeżdżamy, to mają zadanie zrobić to samodzielnie. Czy chcesz, załóżmy gofra? Kup go sam. Świetnie. Poproś. Tak, samodzielność. Przelicz pieniądze, przelicz resztę, podziękuj. Zapytaj jeszcze dodatkowe serwetki na przykład. I to uczy tej konwersacji. I widzę, buduje bardzo pewność dzieci. I jednocześnie powoduje to, że później ta rzecz, którą kupiły, smakuje im jeszcze bardziej. Właśnie, to jest najciekawsze. Smakuje, że potrafię smakować i doceniam ją jeszcze bardziej, bo całą procedurę wykonała same. Dzień dobry, przywitała się, kupiły, zapłaciły. Pani podała, ucieszyły się, a zdobyłam sama. Mową. To jest właśnie sukces w mowie. Mowie. Tak wtedy się kształtuje w dziecku. Nie tylko w czynach, że rodzic dał, proszę, masz, o, dziękuję. Nie, ona użyła mowy, dzięki temu ćwiczy mowę, prawda, cały czas córka i sama się komunikuje fajnie, płynnie i ćwiczy odwagę, pewność. I tu jest bardzo ważne zdanie na koniec jeszcze. O tym, rodzice, nie zapominajcie. Że tam kupi, okej, ale na końcu trzeba to powiedzieć. Pięknie to powiedziałaś, świetnie to kupiłeś, synu. Właśnie. Czy ta nagroda emocjonalna. Właśnie, nie? I wtedy docenia, tak, to ja kupiłem sama. Trzeba właśnie docenić to słownie, sam ten akt zakupu, nie tylko, że o, kupiłeś fajnego loda, a dobry, tak, nie. Docenić ten sam akt zakupu. Właśnie, czyli ta nagroda materialna jest na drugim planie. Na drugim planie w ogóle. Na pierwszym jest ta nagroda, ta pochwała. Ta pochwała, że samodzielnie to kupił. Czy w restauracji na przykład. Obserwuję takie sytuacje, że idą całe rodziny do restauracji i wszystko zamawia rodzic, za niekiedy dorosłe dzieci. Tak, bardzo często. I tu niekiedy trzeba dać szansę. Zamawiamy wszyscy osobno. Kelner poczeka. Dokładnie. I na końcu pochwalcie dzieci. Świetnie to zamówiłeś. Fajnie, że wybrałeś. I w ogóle też uczmy tych wyborów. Wyborów, o czym właśnie był ostatni odcinek. Możecie zobaczyć gdzieś na liście u nas z tyłu, że właśnie mówimy o tym, jak jest teraz ciężko z tymi wyborami konkretnymi. Dzieci szczególnie właśnie w takich sytuacjach, w restauracji, w knajpie jakiejś, mają problem z wyborem. Konkretnej rzeczy nie wiedzą, co chcą w ogóle. Wiesz, bo nie ma kar. Są kary, nie ma nagród. Nie ma nagród. Bo są kary w zasadzie, źle wybierzesz, zobacz. Co zamówiłeś, co będziesz teraz to jadł, to paskudztwo. I następuje taki strach, wiesz, w samodzielnym zamawianiu, że dzieci nawet chcą to odepchnąć. Okej, mamo, to już zamów, co chcesz. No właśnie, teraz jak tego uniknąć, żeby nie było tej myśli w głowie tego dziecka, że jak on coś wybierze, to będzie źle. Tak, i ja to robię zawsze tak, że zamawiajcie, co chcecie,
trudno, najwyżej jak będzie niedobre, zostawimy. Ja wiem, że to jest niekiedy żal, bo pieniądze wydane i chciałoby się wszystko zjeść, ale ważniejszą nagrodą jest niż te danie, ta samodzielność zamówienia. Mm-hmm, właśnie. Moim zdaniem tak samo. Właśnie ta decyzja jest ważniejsza. Tak, decyzja. Wybrałeś to. Okej. To będziesz wiedział już następnym razem, jak żeby tego nie wybierać. Na przykład. Jak ci nie smakuje. Mm. Ale wybrałeś, to była twoja decyzja. Tak. Kolejnym razem bądź pewny też kolejnego innego wyboru. Spróbujesz, może będzie dobre. I to czasem są kosztowne lekcje, bo niekiedy takie danie kosztuje, załóżmy, 50 zł i zostaje zostawione. Ale właśnie warto pochwalić, że w ogóle wybrał, a nie skrytykować, że źle wybrał. Mm. Za trening mowy trzeba chwalić cały czas, bo trening nowej mowy jest wielkim wysiłkiem dla dziecka. Właściwie cały dzień dziecko się koncentruje, powtarza, pewne rzeczy, sekwencje wykonuje w terenie, nagrywa, więc robi naprawdę niesamowitą pracę i trzeba nagradzać. Mhm. Właśnie czy nawet wspólnym obiadem, czy tym byciem, tą pochwałą, tym przytuleniem, całusami. Tych nagród emocjonalnych jest bardzo dużo. I powinno być. Powinno być jak najwięcej. Cały koszyk. W rodzinach jak najwięcej. A unikajcie tych nagród materialnych, tych dużych, drogich, bo one zadziałają, ale niestety na krótko. Dokładnie. Oczywiście też powinny być, bo wiadomo, żeby też ogólnie dzieci miały to poczucie jednak, że dostają coś, ale jednak żeby nie było to na pierwszym planie. Albo żeby właśnie nawet poszły same kupić, albo same zapytać oczywiście o to, albo nawet ten zakup zrobić z nimi razem. Uczestniczyć razem w tym zakupie. No ale też wiesz, jeśli to ma być coś drogiego, ważnego, to niech to będzie zwieńczeniem jakiegoś rozdziału, etapu treningowego, a nie załóżmy za jeden dzień ćwiczeń. Dokładnie. Nie? Albo też nie główna motywacja, żeby tylko ćwiczyć, bo za tydzień będzie laptop. Tak. Dobra, poćwiczę, to okej. Jak wy nagradzacie? Czy kiedyś w dzieciństwie czuliście się nagradzani? W jaki sposób? Napiszcie w komentarzach, jakie macie z tym doświadczenia. Czy w ogóle ktoś was nagradzał na przykład za to, że ładnie powiedzieliście? Napiszcie o tym. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnym jutro o 21:15. Dziękujemy, do jutra. Cześć.